Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, bo czuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Lodowiskowa katastrofa. Musimy się wyrobić z tym posypywaniem do wieczora. Oj, zrobiło się strasznie ślisko. Trevor, uważaj! Staram się, ale to nie takie proste. Wszyscy się dziś ślizgają jak szaleni. Powoli? Wiem, wiem. Posypiemy trochę i będzie znacznie lepiej. Fantastycznie. Sypmy, sypmy. Jak dobrze posypiemy, to już naprawdę nikt się nie poślizgnie. Zdolny Mike urządzi najlepszą i największą ślizgawę w całym Pontypandy. Cześć, dzień dobry. Jak wam się podoba lodowisko? Znalazłem instrukcję w internecie. Fantastyczny pomysł. Przykryłem kawałek trawnika brezentem i zalałem wodą z tego tu węża. A to generator, przepraszam? Oczywiście, że generator. Generator zasili reflektory. Mandy z dzieciakami będą mogły sobie pograć w hokeja. Hokeja? Zapowiada się emocjonujący hokejowy mecz. Kochanie kaski, nie zapominajmy o kaskach. Nie życzę sobie dziś żadnych skręceń ani stłuczeń. Dzięki, mamuś! A gdzie ten Norman? Obiecał, że będzie ze mną w drużynie. Norman stawia się zwarty i gotowy! Przez ciebie przegramy. A właśnie, że wygramy, bo mam super tajną broń, przyjacielu. Uwaga, oto Pingi! Pingi, cudowny pingwin! Ej, żartujesz chyba. Przecież to dla maluchów, do nauki jazdy na łyżwach. Nieprawda, nie wiesz co mówisz. To właśnie nasza tajna broń. Miałem takiego pingwina, jak byłem maluszkiem. Oszukujesz. Na pewno miałeś innego, nie takiego. Na pewno. Pingi, cudowny pingwin, ma wyjątkowe moce i kto weźmie go do swojej drużyny, zawsze wygrywa. Zawsze wygrywa. Najpierw niech się nauczy jeździć na łyżwach. Hej, słuchajcie, a ja na serio muszę być z Normanem? Patrzcie, on nic nie umie. Coś, ty będzie dobrze. Cudowny pingwin poprowadzi was do zwycięstwa. Dobra robota. Każdy centymetr Pontypandy posypany i bezpieczny. Świetnie, czyli został nam już tylko podjazd. Za to piachu jakby niewiele. A niech mnie. Dobrze, w takim razie trzeba wykorzystać to, co mamy do maksimum. Ale jak, bo nie bardzo rozumiem. Zastosujemy metodę maksimum pokrycia, minimum piachu. Uwaga! Zwaną również trząchu, trząchu, trząchu. Trząchu, trząchu, trząchu? Naprawdę? Tak, właśnie. Kochani, patrzcie i uczcie się. Trząchu, 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 trząchu. Nie ma co się śmiać. Trząchu, trząchu. Nie stójcie jak kołki. Brać łopaty i do roboty. No dobra, zasady są takie. Wasza drużyna musi strzelić tym krążkiem do tej puszki. A wasza tym samym krążkiem, ale do naszej puszki. Jasne, możecie sobie pomarzyć. Start! I 1-0 dla nas! Niesprawiedliwe, was jest trójka, a nas dwóch. A właśnie, że nie. Jest porówno 3-3. Bo przecież macie cudownego pingwina, prawda? Mamy pingwina. O matko, tak mi czasem wstyd, że jesteśmy spokrewnieni, Normanie Price. Mike, pośpiesz się trochę, zaraz zajdzie słońce. Dzieciaki nie dojrzą nawet czubka własnego nosa. A właśnie, że dojrzą! Ta-dam! Trząchu, trząchu, trząchu! Trząchu, trząchu, trząchu! Trząchu, trząchu, trząchu!
trząchu, trząchu! Pięknie! I chyba skończyliśmy, kapitanie. Zostało nawet trochę piachu. Doskonale! Stare, dobre trząchu, trząchu, trząchu potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Jestem cały! Szczęście, że jednak zostało trochę piachu. Trząchu, trząchu, Sam? Trząchu, trząchu, Eli! Koniec! Nie gram z tobą, słyszysz? Mam tego dosyć! Chcesz, to się baw ze swoim pingwinem! O, Pingi, nie słuchaj tego łobuza! Chodź, mały, pokażemy im! Norman! O nie, no nie! Broniłem cię, wiesz? Wmówiłem im, że masz magiczne moce, a ty ciągle włazisz mi pod nogi i wychodzę na ciamajdę! Derek ma rację, do niczego się nie nadajesz! Kochani, schodzić z lodu! Ja nie umiem! No nic, to dzwonię do strażaka sama! Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku w towarzystwie pingwina. Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku. Z pingwinem! Z czym znowu? Szybko! Bierzemy Jupitera! Pijcie się trochę. O, tak jest. O. Ale nic się nie dzieje. Lód się powoli topi, więc woda ugasi ogień, prawda? Przecież pali się instalacja elektryczna, a woda przewodzi prąd. Nie wiesz o tym? I co teraz? Co mamy robić? Eli, odłączysz zasilanie. Arnold, weźmiesz pianę i zgasisz ogień. Tak jest, robi się. Ja zajmę się Normanem. Zasilanie odłączone! Norman, nic się nie bój, już po ciebie idę! O! O, o! I widzisz, co narobiłeś? Strażak sam nie może mnie teraz uratować! Norman, weź pingwina i spróbuj do mnie podjechać! Przepraszam cię, to były takie żarty! Jesteś cudowny, Pingi, słyszysz? A teraz gazu, uciekajmy stąd! O! Bardzo ładnie, jeszcze kawałek! Posłuchaj mnie, dziecko. Pingwin służy do nauki jazdy na łyżwach. Nie ma sensu grać z nim w hokeja. Przepraszam, nie wiedziałem. Zwłaszcza, kiedy w pobliżu znajduje się sprzęt elektryczny. Właśnie, bo przewracał mi reflektory. Może dlatego, że były źle przytwierdzone. Powiedz mi, dlaczego tego nie sprawdziłeś? Ale, no tak, racja, bardzo przepraszam. Moja wina, to prawda. I co teraz, lodowisko do wyrzucenia? Zanim je napełnię ogrodowym wężem, miną całe wieki. Mam chyba lepszą propozycję, Arnold. Proszę bardzo, i lodowisko uratowane. W nocy zapowiadają mróz. Rano będzie się można ślizgać. Jupi! Jest lodowisko, zagramy sobie mecz! Normanie, a gdzie twój magiczny przyjaciel? W domu, już go nie potrzebuję. Umiem jeździć doskonale, patrzcie na to. Podajcie do mnie, tu jestem. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Start International Polska. Reżyseria Aleksander Kujawski. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięk i montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Katarzyna Łaska, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz, Łukasz Talik i inni.